Witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo, ale to bardzo dużo klejenia. Oprócz tych dwóch samochodów, które przed chwilą widzieliście, zawita do nas w tym odcinku także Michał Małachowski ze swoją Suprą, którą będziemy oklejali w projekt. Więc pojawi się folia satynowa, folia błyszcząca i oprócz tego jeszcze folia zadrukowana. Oglądajcie do końca, bo warto i kliknijcie suba, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wbijajcie na Instagrama, którego widzicie tutaj. A zanim jeszcze zaczniemy odcinek, to chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić. 30 stycznia jest 30 finał Wośpu. I my organizujemy go razem z Apex One tutaj we Wrocławiu i będziecie mogli do nas zawitać. Link do wydarzenia zostawiam Wam poniżej. Oczywiście dołączajcie. Dla osób, które nie są z Wrocławia, no to będzie prowadzony jak zwykle live stream, a osoby z okolic zapraszamy na żywo, ponieważ będą prowadzone rozgrywki. I cały dochód z rozgrywek w Apex One, czyli na symulatorach, będzie właśnie przeznaczony na Wośp. Oprócz tego mamy przewidziane liczne licytacje na żywo, licytacje, które będą też na Allegro, także śmiało dołączajcie i serdecznie Was zapraszam. A teraz lecimy z dalszą częścią odcinka. Siemanko, jesteśmy. Poniedziałek, kolejny tydzień stycznia i jedziemy już na pełnych obrotach. Nie ma już lekko. Na pierwszy ogień idzie Audi A6 C7. Klient przygotował auto już na własną rękę. Pozbył się wielu niedoskonałości. Najprawdopodobniej został lakier wyszlifowany, wyszpachlowany na to przed podkład. I podkład też został wyszpachlowany. I tutaj jak macie, możecie sobie zobaczyć, ta część progu została przygotowana. Ona jest bardzo gładka. Gotowa do oklejenia. Oprócz tego auto zostało oczywiście całe umyte, zostało wyglinkowane, na koniec zostało osuszone i jest gotowe do klejenia. My jedyne co musimy zrobić na tym aucie, to jest oklejenie całego auta z zewnątrz pomarańczową folią w wysokim połysku. Będzie to na pewno bardzo odważny projekt i mało spotykane na drodze Audi A6, które będzie jeździło w kolorze pomarańczowym. Po oklejeniu tego auta mamy kolejne projekty, a jest tego trochę w tym tygodniu. Także na razie zapraszam Was do oglądania, jak się kleje Audi i widzimy się później. Never easy, it was hard from the get-go. Stole my obstacles, Jazzy been through it. Never wanted to be abroad with my hands out, so I had to find myself. I learned to stand out. You can count me out, but like tomorrow after arm day, best believe me and more Jazzy going sore. We ain't speaking this year, then tell me how we friends. I ain't easy to you, Molly's nah, I ain't gonna pretend. Wonder why his man got shot in the Benz. It's cause homie had mad ops as his friends. Way too grown to be caught slipping. Thick thighs from eating chicken wings and french fries. Big brown eyes make a grown man cry. Something like Tyra, I know how to smize. And that's why a simp ass nigga can't come near. See them girls over there, all them I fear. I'm working harder than a bootlegger in a nail shop. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy, it was hard from the get-go. Start my obstacles, Jazzy been through it. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy, it was hard from the get-go. Stole my obstacles, Jazzy been through it. I remember when 1,000 doors slammed in my face. But every last failure, I never would erase. Cause it taught me many things like how to save face. And how to stay strong to maintain my pace. The horrors of this process I had to embrace. Scared, homeless, and alone, I couldn't call home. Pride wouldn't let Jazzy pick up the phone. So this journey I chose to do on my own. But man, what a hell of a choice. I put my feet to the pavement to make some noise. I got a bag from writing papers for a couple college kids. I told them if they roll with me, the nail always win. My words help them pass every last test. My work help them ace every hard quiz. Damn, Gina, you the plug, super genius. Are we in Oz, girl? You gotta be the whiz. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy, it was hard from the get-go. Stole my obstacles, Jazzy been through it. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy, it was hard from the get-go. Stole my obstacles, Jazzy been through it. Ride around on E, Jazzy been through it. Sitting around with nothing to eat, I've been through it. Run around in the street, maybe I've been different. But if one thing I know, God always got me through it. God always got me through it. And if he get me through it, he can get you through it too. That's lit. Sound like nails on a chalkboard. Hit you harder than the darts on a dartboard. Damn it, man, I'm creepy like Candyman in a pair of hammer pants with a hammer in his hand. Say what you want, say what you wish, but say my name and it sound like you breaking a dish. Say my name in a whisper like you making a wish. You said my name in the crowd like you afraid I exist. Say my name and it feel like you peeling off a scab that ain't really even healed yet. I don't even fear threats. I don't really feel what they feel when they fear shit. I feel like the pain at a funeral when tears drip.
I don't even dodge shots. I dodge bullets like a child playing hopscotch. I dodge bullets like a breakdancer pop locks. I treat your bullets like it's b-ball and block shots. My tongue is made of razor blades. I think my body's made of steel and flames. It feels like fire when they speak my name. I think I'm bulletproof. Coming from the Thunderdome like Mad Max in a black hat carrying a black cat. They swear they bullets pile, but I feel like they gon' pat pat. We running the same race, but I bet our lap cats. I'm a lab rat. You a lap cat, I'm a rap cat, a trap cat, and I backpack. I eat suckers for breakfast, and you looking like a flapjack. I be doing voodoo, that hoodoo making them back. Bringing the past back, I'ma make a flashback. I'ma make them somersault and visuals abstract. You fooling with a spirit that they talk about. Mention me in a room full of people, someone walking out. The bullet dodger, the gun ducker. Say what you want, you dumb fucker. If you want trouble, mention me please. One verse will make your lungs burst, you're physically bleed. Dobra, słuchajcie moi drodzy, audio jest skończone, zostało wyczyścić parę elementów, a ja chciałem na chwilkę się zatrzymać przy przednim zderzaku, ponieważ tutaj się bardzo dużo dzieje, a chciałem wam pokazać pomysł, w jaki chłopaki właśnie rozwiązali tutaj oklejenie tego zderzaka, który jest, no jak widzicie, dosyć ciekawy. Najwięcej się dzieje w tym obszarze, jak połączyć tutaj folię, jak to zrobić tak, żeby nie było widocznych łączeń, jak zrobić, żeby ta folia była trwale zaaplikowana. No i teraz zdradzę wam, że ten obszar został oklejony z raz, dwa, trzech elementów. Tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale pokrótce, bo Czarek wam tutaj o tym nie wspomniał. Pierwszą wklejką była wklejka ta tutaj na górze, która się zaczyna w tym miejscu i przechodzi aż dotąd. Następnie zarzucili taki kawałek folii o tej szerokości, po całej długości zderzaka, żeby okleić ten element tutaj. Łączenie jest idealnie tutaj wrynięce dookoła. Następnie, jako trzeci, finalny element, no to już jest zderzak główny, który jest z jednego kawałka zrobiony ten cały bok i cały dół, właśnie z łączeniem tutaj w tej rynience. I dzięki temu mamy trwale zaaplikowaną folię, nie mamy tej folii porozciąganej w przetłoczeniach, dzięki czemu nam nie odejdzie, folia nie jest przebarwiona, no i zderzak wygląda, jakby był po prostu polakierowany. A teraz, jak jesteście ciekawi, jak wygląda całe auto, to oglądajcie dalej. A kolejnym autkiem jest Mercedes A220 z klasa A w serii Sedan. Czerń zamienia się w satynową czerń, także cały samochód będzie oklejony. Oprócz dachu, który będzie klejony folią PPF, sama folia w sobie będzie troszeczkę trudna do kładzenia. Trzeba uważać na pewne rzeczy, ale o tym powiemy sobie już troszeczkę więcej. Jak będziemy kleić, będziecie mogli sobie od razu zobaczyć, o co mi chodzi. I myślę, że to będzie bardzo duży tip dla Was. Oprócz czarnej satyny będziemy robić małe elementy inną folią. Mianowicie jest to Frozen Chrome, ale to jest tylko chrom z nazwy. Folia prezentuje się mianowicie o, w ten sposób. Klient zdecydował się na ten kolor z prostego względu. Folia jest mniej ordynarna, jest troszeczkę tańsza i delikatniejszy efekt da, żeby podkreślić cały samochód, cały projekt. Będziemy kleić chromy, które znajdują się na grillu, czyli tylko te pionowe paski. Do tego dochodzi dolna część progów, idzie tak samo w ten kolor, górna część klamek. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten kolor. Także dodamy troszeczkę akcentów, żeby autko nabrało innego charakteru. Do tego dochodzą jeszcze tylnie szyby, które będą przyciemnione folią ceramiczną z dożywotnią gwarancją. I na sam koniec lecimy z powłoką Halo, którą zabezpieczymy całą folię na samochodzie. Rolling through now. Now catch me rolling through now. Rolling through now. Now catch me rolling through now. Rolling.
cash talk. They ain't listening, they ain't listening. Just to maintain, I'll be slaying it from distance. Young Barracuda, keep my skill in my ruler. I see stones like Medusa when I'm working my medulla. Anyway, I gotta get it, I'ma fill it up. Every moment, every minute, I'ma live it up. Cocaine, I'm paying my rent. MLB, the way that I pitch. OCD, the way that I clean. BET, the way that I sing. BSP, the way that I play. I'm NFL, so stay out my way. Give me about a minute, I'ma finish up. Put it in the bag, I'ma wrap it up. Put it in the pot, I'ma cook it up. Create a connect, go ahead, man, hook it up. Nie chcę się tutaj, że tak powiem, nastawiać, ale liczę na to, że dzisiaj uda się okleić ten samochód, wszystko tą czarną satynę. Tak, zobaczcie, rozłożyliśmy sobie dwie strony folii, teraz wykańczamy to. Wyrakujemy, wykończymy i przechodzimy do kolejnych elementów. I tak będziemy jechać całe auto. No, fajnie by było. Taki jest plan, żeby w środę do 12 było auto skończone. Po cichu liczę na to, że się uda. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on their toes, stay in your lane, I to stay on the go. I came to play with the pros, and act like a rookie, so they overlook me, then I double up again, none of their nose, none of them cold, they just got lucky, but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows, my enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know, I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. Okej, słuchajcie, troszeczkę już pokleiliśmy tą folią dzisiaj. No, nie pierwszy raz zresztą kleimy tą folią. Tak czy inaczej mamy już prawie cały bok zrobiony i jesteśmy na etapie klejenia błotników. I tutaj mamy dobre miejsce, żeby Wam coś zademonstrować i pokazać, na co trzeba uważać podczas klejenia folią satynową. Tu mam dla porównania inny kolor i będziecie mogli sobie zobaczyć, jaka jest różnica. Przede wszystkim niektóre kolory bardziej uwydatniają pewnie wady podczas aplikacji typu linie adhezyjne. Może to być też efekt porysowanej folii po aplikacji folii, po użyciu rękawicy, bądź po użyciu rakli. Tego typu rysy powstają poprzez mocny docisk, mógł być brudny filc. Tak czy inaczej ten filc był nowy, zakładałem go na początku pracy, czyli opiłem maskę i cały bok samochodu. Docisk też ma znaczenie, jak dobrze wiemy, musimy folię dosyć mocno docisnąć, żeby wycisnąć jej powietrze, ale musimy dbać o to, żeby jej nadmiernie nie porysować. Natomiast efekt samozabliźniania się działa w miarę dobrze na foliach. Dobra, i teraz zobaczcie sobie, podgrzałem folię i te wszystkie ryski, które powstały, zniknęły, więc nie ma tragedii. Aczkolwiek uważać, żeby rakla nie spadła na ziemię, żeby nie dostało się ziarno piasku, bądź jakiś większy brud, który spowoduje, że ta rysa będzie na tyle duża, że nie będziemy w stanie jej usunąć. Wtedy niestety będzie trzeba cały element usunąć i aplikować po raz kolejny. W tym celu, żeby zminimalizować ilość tych rys, staramy się użyć jakiegoś lubrykantu. No, nie może to być nic śliskiego, nie może to być quick detailer do folii satynowych, z tego względu, że niestety na foliach satynowych lubią zostawiać różnego rodzaju mazy. Teraz tutaj mamy wodę z Johnsonem rozmieszaną. To jest dokładnie podobny płyn, którego używamy czy do glinkowania, czy do PPF-ki, bądź nawet do szyb. Tylko po prostu w większym stężeniu, żeby poślizg był większy. Na litr daliśmy chyba z 10 pompek. Rakla mokra. No i teraz tak. Przejeżdżamy. Wiadomo, to będzie mokre. Użyłem tej samej siły. Teraz zobaczymy, czy faktycznie tych rys będzie mniej. No, jak sami widzicie, tych rys jest dużo, dużo mniej. Ja widzę jakieś tam pojedyncze małe ryski. Jedna jest w tym miejscu, jedna jest w tym miejscu. Ale porównując do tego, co było wcześniej, to jest niebo a ziemia. Także to jest pierwsza rzecz, którą zauważyliśmy. Podobna sytuacja jest na foliach matowych, ciemnych. Wiadomo, im ciemniejsza folia, tym te ryski będą bardziej uwydatnione. Tutaj mamy dla porównania szarą folię, na której rysek praktycznie szarych nie będzie w ogóle widać. Nie chodzi o to, że jest inny materiał, tylko kolor. Kolor robi robotę. Kolor po prostu powoduje, że pewne defekty znikają bardziej, bądź bardziej się uwydatniają. Drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to są linie adhezyjne. Czasami zdarza się, że potrzebujemy folię sobie rozłożyć na elemencie. Jeśli zrobimy to na zimno, niwelujemy ryzyko powstania tych linii. Natomiast jeśli będziemy mieć w którymś miejscu już folię załapaną, wyraklowaną i potrzebujemy sobie położyć ją dalej, rozgrzać, aby nałożyć na ten róg, to ważnym elementem jest to, żeby unikać grzania opalarką w tymże miejscu. Jeśli to zrobimy, to spójrzcie, co się wydarzy. Tak jak tutaj widzicie, oprócz tego, że powstała linia kleju, to jeszcze folia nam zmieniła kolor. Dlatego też musimy starać się, żeby na jednym elemencie folię rozłożyć równomiernie, rozłożyć ją na zimno, czyli starać się nie grzać tego,
Wyjątkiem będą zderzaki, gdzie całość rozgrzewamy i narzucamy. Tak czy inaczej, na tej folii, zobaczcie, bardzo mocno widać efekt linii adhezyjnych, jeśli popełnimy błąd podczas aplikacji. A teraz weźmiemy sobie drugą folię i będziecie mogli sobie zobaczyć, na ile inny kolor wybacza pewnego rodzaju błędy. Ok, podsumowując, sami dobrze widzieliście, czarne kolory, bardzo ciemne kolory, aplikuje się troszeczkę trudniej, trzeba bardziej uważać na to, co mówiliśmy, czyli na zarysowania folii plus na linie adhezyjne. Tyle ode mnie, my jedziemy dalej z tematem, kleimy auto. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking... Dobra, słuchajcie, auto oklejone, czarna satyna już leży na samochodzie, wszystko jest gotowe, teraz zabieramy się za ten chrom, chrom z nazwy tak naprawdę. Musimy teraz sobie wymyślić patent na to, jak okleić te wąskie listewki na gridu. Nasz pomysł jest taki, żeby naciąć sobie paski, które będą ciut szersze od tego, co mamy przykryć, no i będziemy wtedy jechać gotowe, będziemy mieć mniej cięcia na elementach, nie będziemy musieli bocznych krawędzi ciąć, tylko sam środek sobie wytniemy, no i zobaczymy, jak to szybko nam pójdzie. No i musimy się z tym wyrobić, żeby wszystkie te elementy z tego koloru były już dzisiaj oklejone, żeby auto było dzisiaj już gotowe do nałożenia powłoki Halo, co się wydarzy jutro. She break a bank just to get the right picture and it looks great. Ooh, I love the shape, I swear to God, I saw the look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say. I like girls who earn a bunch, cook me up some lunch. And cook my book, she worked for Ernst & Young. And even if she is the perfect one, I couldn't find emotional connections aren't worth a ton. Look, shit been going my way for a hot sec. A jeżeli chodzi o klamki w Mercedesie, no to tutaj też będzie taki mały smaczek. Klamka będzie dwukolorowa, będzie się składała z czarnej satyny, to będzie dolna część klamki. I do tego górna część klamki, tu gdzie widzimy chrom, będzie folia złota, ale pod folią będzie znak wodny. Mamy naklejone imię klientki, na pewno będzie to wyglądać ciekawie i będzie się wyróżniało i daje możliwość większej personalizacji auta. Fajny, ciekawy pomysł, uważam. Shit on the main event, Givenchy, my cologne. I do the show, she told me that shit was a favorite since. Sprint a van is spacious, we could take your friends. What happened next, you could take a guess. Mega elegancko w ogóle to wygląda. Bardzo fajną szczęką to zrobione. No, o, ale fajne. Ale fajnie, mega to. Mega, ale to będzie... Tak, no. Tak. No. Jestem za, a nawet przeciw. Taki smaczek. No. Smaczek na całej realizacji. Wisienka to torcie, o. Przede wszystkim, dzień dobry moi drodzy. Nie ma tak łatwo, nie pozbędziecie się mnie, ale chciałem się wytłumaczyć, że od czwartku, niestety lub niestety, no trochę mnie rozwaliła choroba, no i nie byłem w stanie w ogóle się ruszyć nawet. 38 stopni, takie to. Na szczęście nie miałem tego, co wymawiać nie wolno, bo robiłem sobie testy, także będę jeszcze żył i jeszcze z tego kanału nie zniknę. Ale, co lepsze, przychodzę dzisiaj do pracy i mówię, no ciekawe, co ja tutaj zastanę po tych dniach. Dzisiaj jest środa, no to dwa dni sobie działali. Beze mnie i tak mówię, co zostało? Tak mówię, co ja tutaj ciekawego zostanę i wiecie co? W dwa dni okleili całe auto. Całego Mercedesa okleili, nawet nie w dwa dni, bo zaczęli chyba w poniedziałek po południu go kleić, czyli w półtorej dnia we dwójkę Czarek z osobą, której wam jeszcze nie mogę zdradzać, jeszcze wam jej nie przedstawiłem, ale na pewno ją niedługo poznacie, okleili auto w półtorej dnia. No i dzisiaj Czarek dorabia tylko właśnie te elemenciki, o których wam opowiadał. Dobra, mamy skończoną jedną stronę, także możecie zobaczyć sobie, jak to może finalnie wyglądać. Według mnie super, naprawdę. To imię dodane na klamce, ten kolor do siebie pasuje, na pewno ten samochód będzie wyglądał nietuzinkowo, a efekt końcowy zobaczycie sobie przy odbiorze i reakcji klienta, także zapraszam was.
Jest z nami Maja, właścicielka... Maja, tak? Dobrze? Tak, Maja. Właścicielka Mercedesa, no i właśnie pierwszy raz za chwilkę zobaczy. Tam śledziła Instagrama naszego, więc też śledźcie. Ale za dużo nie pokazywałem, żeby też miała niespodziankę. A dzisiaj niespodzianek trochę będzie, bo auto to nie wszystko. No dobra, podejdziemy sobie. Ale jesteś zestresowany, tak? O Jezu, no ja się zaraz popłaczę chyba. Nasza realizacja dla ciebie. Jakie piękne. Całość czarna satynka z elementami w złotym satynowym chromie. Dodatkowo na klamkach, na takich drobnych elementach mamy twój podpis. Sygnowana każda klamka twoim podpisikiem. Progi w złotym chromie, cały grill, tylna listwa przy dyfuzorze też w złotym chromie. Znaczek okleiliśmy w czarnym błysku, żeby też się delikatnie wyróżniał. Oprócz tego masz tak sygnowany kluczyk, który będzie pasował do twojego auta. Dziękuję bardzo. No i oglądaj, podziwiaj. To ci się podoba. Nie mogę, ale normalnie aż mi łzy lecą, naprawdę. Nie spodziewałam się aż takiego efektu, naprawdę. I cieszę się, że zdecydowałam się na ten złoty, bo początkowo miał być cały czarny. Bardzo wyróżnia i tak. Według mnie myśleliśmy na początku, że będzie troszkę za dużo, ale nie jest. Myślałem, super. Że będzie przesadzony, ale tak. Jest idealnie w smak. Ale mówię, to jeszcze nie wszystko. Mam dla ciebie jeszcze jedną małą niespodziankę. W sumie dwie. Otwórz bagażnik. I mamy dla ciebie przygotowane jeszcze taki rysunek ładny. I taki powstał tylko jeden na świecie, bo to nie jest zdjęcie, to jest ręcznie rysowane markerami. I to jest idealnie twoje autko, które było na żywo rysowane w momencie, kiedy kleiliśmy. Także taki jeszcze mały prezent. Dziękuję bardzo, jakie od nas, no plus torba z naszymi giftami. Także z takimi dziękuję rzeczami ciebie wypuszczamy. Mam super. Nadzieję, że jesteś zadowolona cieszę, i tak, będziemy bardzo wdzięczni za polecajkę. Dobrze. Mega się cieszę, naprawdę. Stresowałam się naprawdę bardzo, ale jest super. Taki jest tłusty, nie? Naprawdę mi się podoba. Kurde, chyba najładniejsza satyna, jaka wyjechała od nas, ta czarna satyna, nie? Te dodatki to są po prostu. Słuchajcie, mega. To tak chłopakom. Jeszcze jednego, drugiego kolegi nie znacie, ale śledźcie kanał, bo już za tydzień zdradzimy, kto jest naszym drugim aplikatorem, który od początku roku z nami klei. I dla chłopaków zostawcie łapkę w górę, bo zrobili naprawdę kawał porządnej roboty. No. Też nasza realizacja. Skittlesy przyjechały. Wow. Tu zielony, tu pomarańcz. Siemanko, cześć. O, rączki. Wow, no. Petarda, no to mieliśmy już zrobić zaraz reakcję, a jest na bieżąco. Jeszcze z tym czarnym się robi super. No. Masakra. Jest naprawdę fajne. No powiem ci, że odzyskało trochę. Na świeżości auto dużo. Tak, dużo. Całkiem nowe, co nie? No ale świeżo nie razem wyglądają. Takie kolorki. Jedna osoba dzisiaj dostała lifty małe w podziękowaniu za fajną realizację i taki prezencik od nas. O kurde, zajebiście, dzięki. To jest rysunek, to nie jest zdjęcie. To jest narysowane? To jest narysowane i to jest jedno jedyne na świecie takie. I to jest właśnie twoje auto, które było rysowane podczas kiedy my kleiliśmy. Taki mały prezencik od nas. Fajnie. Także dzięki jeszcze raz. No, dziękuję. No i co, miłego użytkowania folii. A wy dajcie znać, jak wam się podobają nasze skittlesiki. Bo tutaj dwie nasze realizacje akurat się zebrały. Fajnie ze sobą wyglądają, kolorowo. I tak właśnie chcielibyśmy, żeby było na drogach. Kolorowo, a nie jakieś same szare, takie bure samochody. Moving around, I'm getting the love. It's me that you want, my schedule is plugged. But I'm here now.
Dobra, jak dobrze widzicie, maska jest dosyć duża w tym samochodzie, aczkolwiek nie kleimy jej w całości. Pomysł mamy taki, wcześniej przygotowaliśmy sobie taśmą kształt, mniej więcej, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać, i porobiliśmy pasery. Czyli mamy punkty oznaczone na masce żółtą kredką, którędy ma przebiegać tasiemka Knifeless. Porządnie i dokładnie kładziemy całą tasiemkę dookoła, łącznie tutaj. Następnie położymy folię, wypozycjonujemy, wyraklujemy, no i całość musi być Knifelessem obcięta. Także taki jest pomysł. Najtrudniejsza będzie ta część, położyć dobrze Knifelessa. Jak to nam się uda, cała reszta powinna pójść bez żadnych problemów. Chodźcie, teraz pójdziemy zobaczyć folię. Co tam nam przygotowano? O, proszę. Satynowe wykończenie. Projekt przygotowany przez Małachowski Projekt. Kleimy dla Małachowski Projekt. Folia wydrukowana na folii niemetalizowanej. Zagonili mnie do roboty. Strasznie trudne lampy. Nie wiem, zobaczcie sobie. Mini Cooper, lampy tylne do przyciemnienia. Okrągłe, jajowate, z czterema bardzo ostrymi narożnikami, jeszcze bez wyjmowania. Nie polecam, nie róbcie tego w domu. Pomysł był taki, żeby zacząć tutaj, po prostu wyraklowałem tutaj folię. Błażej mi nagrzał całość, pociągnęliśmy w dół, dzięki temu tutaj siadła na tych narożnikach folia. Natomiast no, z tymi narożnikami już pomysł jeden jest taki, no i tak zazwyczaj z PPF-ku się działa, że gdzieś, gdzie folia się zbiega, po prostu się rozcina, docina lub wycina. W tym narożniku na przykład zbiegliśmy folię z jednej, z drugiej krawędzi i to, co nam się zbiegło, po prostu wytniemy takim milimetrowym paskiem. Będzie to schowane pod spodem, więc też nie będzie widoczne. A dzięki temu też będzie to zaaplikowane trwale. Może jednak wracamy do tych vlogów z oklejaniem. Co wy na to? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie... dwie? Jeżeli będzie 5000, to wracamy z vlogami do oklejania, bo pojawiło się mnóstwo fajnych technik, narzędzi i dużo rzeczy i materiałów, które możemy wam pokazać, zdradzić. To, co po prostu tutaj używamy. Dobra, moi drodzy, część czerwona tylniego zderzaka jest zakończona. Widzieliście pewnie na przebitkach, że musieliśmy użyć taśmy tnącej, że wklejki były robione i ta czerwona część tego zderzaka jest zrobiona z trzech elementów. Tutaj mamy bardzo głębokie przetłoczenia w tym miejscu, gdzie po wtłoczeniu folii z jednego kawałka to 100% żona po prostu w tym miejscu wstała. Dlatego też zastosowaliśmy jedną wklejkę od spodu. Na płaską część zderzaka przyszła kolejna wklejka, która nachodzi delikatnie na ten element boczny, a następnie rozciągnęliśmy całą folię, nacinając ją i uzupełniając po brzegi, co będziecie mogli sobie za chwilę z bliska zobaczyć. Teraz dzięki temu powinniśmy uniknąć tego, że folia będzie nam odchodziła w tych miejscach, no i w tych miejscach. Ale to nie koniec, bo tutaj dochodzi jeszcze kolejna część, dochodzi jeszcze grafika, czyli zderzak będzie dwukolorowy. Tutaj zastosowaliśmy tasiemkę tnącą Knifelessa Design Line, po to, żeby móc ładnie i równo dociąć na elemencie. Następnie przyjdzie kolejna tasiemka, położenie grafiki, odcięcie i jedno na drugie będzie nachodziło około 5 mm. Zawsze robimy zakładkę na folii po to, żeby to miało sens, żeby to się trzymało. I zawsze kleimy dolną część jako pierwszą, żeby później folia nachodziła w tą stronę, żeby woda nie ściekała pod folię, jeśli by się coś wydarzyło. Więc na zasadzie
dachówki. No i mam nadzieję, że już za chwilę, za momencik będzie skończone i będziemy mogli przejść do przodu. Jeśli chcecie, to Wam też mogę pokazać przedni zderzak, bo tam też parę wklejek było, też czerwono-czarny, przepraszam, będzie czerwona część i graficzna część na tamtym zderzaku. I tam też było trochę zabawy, więc chodźcie, przejdziemy sobie do przodu, to Wam pokażę co i jak. Dobra, kolego, nasz nowy, drogi, na chwilę muszę Cię przeprosić. Dobra, słuchajcie, nie to żebym go pogonił, bo tutaj robota nas goni generalnie dzisiaj, żebyśmy się z tym projektem wyrobili, bo do końca dnia on musi być skończony, a przed nami jeszcze jest mnóstwo pracy. I tak jak Wam mówiłem, tylny zderzak, a propos wklejek, to troszeczkę powiem o tym zderzaku. On też nie jest prosty. Tu też musieliśmy zastosować jeden element z tej strony, drugi u góry, trzeci po pionie. I dalej była zrobiona wklejka od spodu. Tu jeszcze przyjdzie czerwona część. No i najtrudniejsze chyba z tego wszystkiego było zrobienie tego elementu. Sami widzicie, kształty nie są proste. Do tego jeszcze dochodzi szary kolor na froncie. Używać musimy dużo najflesa, więc efekt końcowy może być taki. Nawet nie pół auta jest oklejone, a jednak takie prace zajmują dużo więcej czasu i są dużo bardziej precyzyjne, ponieważ nie są to elementy gotowe, wycięte, nie tniemy w krawędziach, tylko musimy wszystkie linie zrobić z tasiemki tnącej. Także jak sami widzicie, przed nami mnóstwo pracy, my idziemy na krótką przerwę i lecimy dalej. Ain't no giving, some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous, they don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank, I'm running on fumes. The hopper system don't amaze, the roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag, I know that's because I've been in it. I don't need the bag, I guess that what happens when you taking care of your business. What's a friend, you do the math, I'm out of my pocket. Houston, we got a problem, I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them nauseous, cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the option, woo. Watch how I get it here, watch how I get it here, watch how I get it here, woo. Watch how I set it up, bet you I shut it down, watch how I get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up and on a grenade. I ain't never been to where you think you compare, I'm a line, but the winner about the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Czaro, jesteś zadowolony? Bardzo jestem zadowolony. I z projektu, i ze współpracy z naszym nowym aplikatorem. Naprawdę daliśmy radę. Dwa dni żeśmy to zrobili. Z małą nadgodziną, ale... Czuję się jak ten, jak się wykupuje piłkarzy. Tak, do klubu. Menago. Jak się wykupuje, no to dobry zakup dla firmy. Uważam, że... Taki aplikator. Uważam, że bardzo dobry zakup. Bardzo. No, dwa dni żeśmy to zrobili, a tu naprawdę było mnóstwo tasiemek tnących do położenia. My to w krzyżu już boli. Idę do domu i będę leżał i się nie ruszał, a jutro muszę znowu przyjść do roboty. No cóż. Jakbyście się pytali, po co mi okulary przeciwsłoneczne, to nie wiem, po prostu chciałem zobaczyć, jak to jest po ciemku w okularach przeciwsłonecznych. Dobra, nie, projekt mega. Mi się bardzo podoba, także
Jeszcze raz dzięki dla Michała za w ogóle możliwość takiego projektu. Będzie w tym roku dużo więcej, bo z Michałem też sobie troszkę porozmawialiśmy. Będzie pojawiało się na naszym kanale, na stronie i na Facebooku, którego warto śledzić, i na Instagramie, tutaj macie Instagrama. Będą się pojawiały też takie inspiracje, gdzie będziecie mogli zobaczyć, co można jeszcze z folią zrobić. A być może komuś przypadnie dany projekt do gustu i taki projekt będziemy mogli wykonać. Ale ten według mnie sztos i będzie coraz więcej takich projektów. Same zmiany koloru są bardzo fajne, no ale porównując do takich projektów, dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Team zmiana koloru, czy team projekty? No i wielkie brawa dla chłopaków, naprawdę, bo to był projekt przygotowany tak na mniej więcej 3 dni. Ja jestem zadowolony, kolejny projekt, udany. Paweł, jak ci się podobał tydzień? Co? Super realizacje. Trochę się działo. No a my powoli będziemy się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo naprawdę było u nas dużo pracy. Michał już dotarł też do domku i wysłał nam parę zdjęć zrobionych w dzień swojej Supry. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podoba i który z tych 3 projektów siadł wam najbardziej. Czy Audi, czy Mercedes, czy Supra? Piszcie w komentarzu, ja jestem bardzo ciekaw. No i powoli będziemy się z wami żegnać, tak jak mówiłem. Zostawcie suba na kanale, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wbijcie na Instagrama. Właśnie, jeszcze konkurs. Zapomniałem wam przypomnieć, że zostały ostatnie 2 tygodnie konkursu, gdzie do wygrania jest nasze Audi A3. Wszystkie szczegóły, słuchajcie, znajdziecie w opisie. Tam też jest link do filmu, gdzie są przedstawione zasady konkursu. Także bierzcie udział śmiało, zostały ostatnie 2 tygodnie. I jeszcze kończąc, pamiętajcie, że widzimy się 30 stycznia na 30. finale WOŚP. Właśnie w siedzibie Apex One. I trzymajcie się, widzimy się za tydzień. Cześć! Tak, ty umawiaj kolejne samochody. A kto został do tego momentu, pisze w komentarzu, lubię oklejanie.